Zbliża się koniec roku i niektóre sprawy trzeba pozamykać, a niektóre pootwierać. Robiłem świąteczne porządki i znalazłem 28 nierozpakowanych paczek. Pora dobrać się do ich zawartości. Nazywam się Rafał Kurzępa i witam Was na kanale Górna Półka. Zaczynamy od mniejszych paczek. Batman Fortnite, Fundament, Scott Snyder. O ja, zobaczcie, jakie to jest cieniutkie. Cena okładkowa 24,99 i plomba, ponieważ w środku są kody do Fortnite. Oho, udało się. Zobaczmy zawartość. Tutaj chyba w ogóle jest tylko jeden zeszyt. A na końcu zaklejony kod. Ten pierwszy komiks z Fortnite'a wcale nie był taki zły. A tak ucieniuteńki zeszycik to sobie przyjemnością przeczytałem w wolnej chwili. Paczuszka z Mangardenu. Pięć gwiazd północy. Trochę mi się kojarzy jak pięć gwiazd północy. Twarda okładka z preorderu. Cena 54,60. To jest manga, która była inspiracją dla Berserka i możliwe, że też dla JoJo. Zamówiona w preorderze, więc dostałem zakładkę i pocztówkę. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Na początku standardowo parę kolorowych stron, a potem już mamy standardowo czarno-białą mangę. Treść skupia się głównie na walkach, a akcja osadzona jest w post-apo. Nie jestem pewien, czy będę tę serię kupował, ale chciałem po prostu sprawdzić pierwsze 1-2 tomiki, czy mi podejdzie. A teraz coś z Amazonu. Całkiem gruba paczuszka. Tylko jak mi się do niej dobierzemy. A w środku Dan Simons, Tryłów Endymiona. Bardzo ciężko w ogóle dostać jest tę książkę. Ceny na portalach aukcyjnych są po prostu masakryczne. Cena okładkowa 49 zł, a często trzeba jeszcze jedynkę z przodu postawić, żeby kupić tę książkę używaną. Pierwsza część była niesamowita. Nawet gdzieś tam kiedyś zrobiłem o tym filmik. Przyjdzie czas, że będę się chciał zapoznać z całością serii. To jest tom czwarty. Z czterech. Tutaj możecie sobie przeczytać opis od wydawcy. Kilka stron do poczytania będzie. Kolejna jakaś mała paczuszka.
Twoje imię. Tom trzeci i Berserk 28. O mandze Twoje imię usłyszałem na wywiadzie z szefem wydawnictwa Hanami. Jemu się to ponoć podobało. Jest to krótka seria, ma tylko 3 tomy. Zupełnie nie wiem, o czym to jest, ale jak na 3 tomy to nie jest jakaś straszna inwestycja. Wydawnictwo Studio JG, cena okładkowa 24,90. Berserk tom 28. O Berserku już wspominałem wiele razy. Mroczne Dark Fantasy. Wydawnictwo JPF. Cena okładkowa 25,20. A tutaj taka zupełnie cieniutka paczuszka. A w środku Blood Quest, tom drugi. Jest to komiks, którego bohaterami są Blood Angelsi. Jak ktoś grał Warhammera 40 tysięcy, Bitewniaka albo komputerowy Dawn of War, to będzie wiedział, kim są Blood Angelsi. Akcja osadzona jest w dalekiej przyszłości. A ponieważ ja grałem Blood Angelsami, mam małą armijkę, no to poczytanie komiksu o moim ulubionym zakonie Marinesów będzie czystą przyjemnością. To był print on demand, więc ten komiks już jest bardzo ciężki do dostania. Cena okładkowa to jest 18 funtów. Paczka z Manga Store. Dobranoc Pompunie, tom 7, ostatni, troszeczkę cieńszy. Ostatnio Marca zrobiła filmik o Pompunie, a ja teraz już mam komplet. Będę mógł zapoznać się z całością. Pierwszy tom bardzo mi się podobał, a Marca mówi, że dopiero w kolejnych naprawdę zacznie coś się dziać. Dobra, nie patrzę za dużo, by nie spoilerować. Cena okładkowa 39,90. Kolejna jakaś mała paczuszka. Red Rising, tom drugi, Złoty Syn. Ponoć jest to rewelacyjna seria, też ciężko ją dostać. Bardzo długo polowałem, by kupić te tomiki w jakichś cenach rozsądnych, czyli w okolicach 50-60 zł, bo niestety w Polsce jest jakaś dziwna sytuacja, że wiele dobrych książek ma nakład wyczerpany i trzeba mocno, mocno przypłacać, by się z jakąś lekturą zapoznać. To jest tom drugi z 3. W końcu coś większego. No i targałem. Pustelnik ze Skillingardu. Torgal Młodzieńczy Lata, tom 9, Łzy Hel. Torgal Młodzieńczy Lata, tom 8, Benkarty. Ten nowy Torgal to już nie jest to, co kiedyś.
I to nie jest żadna tajemnica i niczego nowego wam nie mówię, ale tak jak większość, kupujemy te torgale z sentymentu, licząc, że może się trafi jakaś perełka, że może coś się zmieni. To są dalej fajne historie, bo jakby człowiek się przywiązał do tych bohaterów. Ale czasem po prostu żal patrzeć na to, jak te historie się zepsuły. Ceny okładkowe 29,99. Mała, cienka paczuszka. Pasożyt, Parasite. Oglądałem anime, bardzo, bardzo mi się podobało. Już myślałem o tym, żeby kupić po angielsku tę serię, ale zawsze jest tak, że jak ja chcę coś kupić po angielsku, to znaczy, że niedługo będzie po polsku i doczekałem się. Wydawnictwo Studio JG. Cena 32,99. Od razu wziąłem preorder na całą serię. O, i dostałem widokóweczkę. O czym jest historia? Tak bezspoilerowo? No, tak jak trochę na okładce widać, no właśnie widzimy tego pasożyta. To jest temat już troszeczkę oklepany, kiedy człowiek połączony jest z jakąś inną istotą, czy to jakimś kosmitą, czy to jakimś demonem, pasożytem, czymkolwiek. Ale naprawdę świetnie tu jest pokazane nie tylko jakby same walki, bo jest sporo walk, ale również te relacje pomiędzy człowiekiem a tym pasożytem, który w nim siedzi. No naprawdę świetnie to jest zrobione. Anime bardzo polecam. Manga myślę, że będzie też bardzo dobra. I trochę większy format. O, czyżby było otwieranie. Relaks, tom 33. O relaksach już wspominałem we wcześniejszych unboxingach. Jest to magazyn, w którym są prezentowane krótkie historie oraz fragmenty dłuższych komiksów. Jest to reaktywacja czasopisma z lat 80., a całość jest wzorowana na francuskim magazynie Metal Irlon, który, nawiasem mówiąc, niedługo będzie w Polsce również wychodził. Cena okładkowa około 60 zł. Z nowym Mangardem, czyli sklep wydawnictwa JPF, wydawnictwa mangowego. A w środku JoJo Part 3, Stardust Crusaders, tom pierwszy. Widokóweczki i to dwie, cena 54,60. I rzeczywiście z każdym kolejnym tomikiem graficznie jest coraz bardziej współcześnie. Okej. Twarda okładka, preorder. I kolejna paczuszka.
Injustice. Jest to komiks inspirowany grą komputerową. Oryginalnie wydawnictwo DC. W Polsce oczywiście Egmont. Cena okładkowa 119 zł. Bardzo dobre recenzje ma ten komiks. Jest to ten pierwszy. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Ładnie. W środku prezencik. Kubek z Batmanem. A oprócz tego dwa tomy wielkiej kolekcji, Bohaterowie i Złoczyńcy. Tom 10 i 11, 10 Joker, Ostatni Śmiech. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Może być. Cena okładkowa 39,99, ale dla prenumeratorów taniej. I oczywiście przez wszystkich lubiana Panorama. Legion Samobójców, Czarna Krypta. Wstęp. Tu są zawsze fajne wstępy, które wprowadzają, szczególnie gdy historie są w jakiś sposób wyrwane z kontekstu. Ładnie. Paczka z dekoracjami świątecznymi. Wydaje mi się, że z Manga Store. Zobaczcie, jaka piękność. I nie chodzi mi o zakładkę, tylko o samą mangę. Twarda okładka, pre-order, Devilman, wydawnictwo Kotori, okładkowa 74,90. Będzie to dwutomowe wydanie. Komiks jest trochę stary, jak ja to mówię, ramotkowaty, ale dwa tomy tylko.
no nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zamówić. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Podejrzewam, że będzie dużo scen walki. Tytuł Devilman sugeruje, że pewnie będą jakieś demoniczne moce. No, kreska wygląda jak z lat 70. Zapowiada się ciekawie. No, tu jakaś mała paczuszka. O, spójrzcie, spójrzcie. Legendary Card Pack. Wtajemniczeni będą wiedzieli. Jest to upgrade pack do wersji 1.6 do dosyć znanej gry planszowej Kingdom Death Monster. Gra jest obrzydliwie droga. Obrzydliwie. Mam podstawkę tylko. Na razie nie planuję żadnych dodatków kupować. Kiedy indziej przyjdzie czas na rozpakowywanie tego. I kolejna paczka z Mangardenu. Domyślam się, co to jest. Flipsy. A w środku... Bazylisk. Manga została kupiona na portalu Wspieram To. Wiele osób się skarżyło, że przyszła do nich poobijana, ale moja jest w stanie niemalże idealnym. Pocztóweczki. Na początku planowałem kupowania bez tego slipcase'a, ale większość osób brała ze slipcase'em, więc myślę, a dobra, wezmę. Niewiele droższe było. Jeśli chodzi o treść, jest to jakby manga samurajska. Treścią przypominająca trochę Romeo i Julię, co nie jest dla mnie niczym zachęcającym. Ale też wsparłem JPF, bo to JPF wydał, żeby zachęcić ich do takich przedsięwzięć. I żeby w przyszłości wychodziły inne, tak fajnie wydane pozycje. Duży format, to lubię. No, rysowanie jest rewelacyjne. I tom drugi. Pod obwolutą inna okładka. Wygląda to dobrze. Wystarczy tego spoilerowania. Nie pamiętam, jaka była cena. Przy edycji wam napiszę. I kolejna poczucha.
opakowanie. Liga Sprawiedliwości, tom pierwszy, z okładką lokalną. Wybrałem sobie Gdańsk. Ja nie jestem z Gdańska, ale mojego miasta nie było wśród okładek do wyboru. A Neptun i Aquaman w taki sposób do siebie pasują. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ładniejsza okładka od tej oryginalnej amerykańskiej. To jest Uniwersum DC, czyli ta najnowsza Liga Sprawiedliwości. Cena 49,90. No, a zobaczmy, jak wygląda w środku. Bardzo przyzwoity poziom współczesnych komiksów z logiem DC. Etykietka Hachette. Czyli kolejne tomy kolekcji. A w środku prezencik. Batarang otwieracz. Naprawdę solidna robota. Fajna zamkaczka. Tom 8 i 9. Tom 8 Aquaman z głębin. No widzę, że to jest już dubel. Ale zerknijmy do środka. To już było wcześniej wydane u nas przez Egmont. No ale to są takie uroki kolekcji. Nie mam jakiegoś dużego problemu z tym, że kolekcje mają duble, ponieważ cieszę się z tych wszystkich komiksów, które dzięki kolekcjom u nas wychodzą, a bez kolekcji nigdy by nie wyszły. Superman, Batman, Strażnicy Sprawiedliwości. Widzę, że pozycja trochę starsza, ale bardzo ładnie, klasycznie rysowana. Cena jak zawsze 39,99 dla prenumeratorów, tanie i darmowa wysyłka. Sapiens, opowieść graficzna, Narodziny ludzkości, część pierwsza. To jest komiks, który powstał na podstawie bestsellerowej książki i ponoć ona została w bardzo fajny sposób przełożona na komiks. To są takie rozważania cywilizacyjno-antropologiczne, kulturowe na temat człowieka, jego pochodzenia, rozwoju cywilizacji i tak dalej, i tak dalej. Są tego dwie części. A tutaj widzicie część pierwszą. Cena okładkowa 69,90, ale ja to naprawdę kupiłem sporo taniej. No tu mamy jakiś większy format.
Kajko i Kokosz, tom pierwszy, złota kolekcja. W końcu doczekaliśmy się wydań zbiorczych Kajka i Kokosza, to jest tom pierwszy. Piękne wydanie, okładka lakierowana, grzbiet płócienny, złota kolekcja. Tak, na coś takiego Kajko i Kokosz na pewno zasługuje. Jest to wydanie odświeżone, można powiedzieć takie remasterowane. Dużo pracy zostało włożone w tą wersję. Bardzo fajnie o tym wydaniu opowiadali jego twórcy. Znaczy, nie sam Janusz Lista, tylko jego wnuczka i osoby odpowiedzialne za tą wersję remasterowaną. Sporo pracy, a przede wszystkim serca włożyli w ten komiks. Niektóre strony trzeba było pokolorować, w ogóle zrekonstruować. Ciężko było znaleźć materiały. Naprawdę. Wiekopomne dzieło. Nakład już się skończył, oczywiście będzie dodruk. Jeżeli jeszcze nie macie, no to koniecznie musicie, koniecznie. O, na końcu sporo materiałów o serii. Cena okładkowa 99,99 i zobaczcie, tak się przedstawiają okładki wszystkich 6 tomów. Warto, polecam. Znowu wydawnictwo Aszet. Domyślacie się, co będzie w środku. Kolejne. Dwa tomy, 12 i 13. Wielka kolekcja komiksu Bohaterowie i Złoczyńcy DC. Shazam. Dziwnie rysowane. Lata 90. tutaj widzę. Hawkmana, legenda Hawkmana. Ciekawie. Ok. Kolejna. Bardzo długo czekałem na te dwa komiksy, Antygona i Ikar. Zacznijmy od Antygony. No cieniutki trochę, ale ciekawi mnie, jak się ten komiks ma do oryginału Sofoklesa.
kadry mi nic nie mówią. A historia króciutka. Nie będę spoilerował, jak to się skończy, chociaż historia ma 2,5 tysiąca lat. Jeśli ktoś nie wie, jak się skończy, to ma spore zaległości. Cena okładkowa 34,99. Na pewno będzie filmik o tym komiksie na górnej półce. Dodal i Ikar. Ciekawi mnie, czy wersja będzie dla dzieci ocenzurowana, czy może trochę bardziej wulgarna. Ale to się okaże. Bardzo fajne widzę, że są na końcu dodatki. No, z przyjemnością sobie poczytam. Cena okładkowa też 34,99. Liga Sprawiedliwości, tom 4, tom 3 i tom 2. Kontynuacja tego tomu, który miał okładkę z Neptunem Gdańskim. A zobaczmy środek. Scott Snyder, autor DC. To jest uniwersum DC, czyli ten najnowsza linia wydawnicza. Trzeba poznać tę historię, bodajże, żeby w pełni cieszyć się Batmanem, który się śmieje, Batmanem metalem, Batmetalem. Przyzwoite rysowanie, ale bez show. 49,99 i tom 4. $69,99, bo jest troszeczkę grubszy. Nieśmiertelny Hulk Ewinga z Marvel Fresh. Ponoć to jest bardzo, bardzo dobry Hulk. Zobaczmy środek. Bardzo mi ciekawi zawartość. 69,99 okładkowo. X-Men Wielki Projekt at Peace Corps. Ponoć to jest taka historia przekrojowa X-Menów.
No to jest coś dla mnie. Ja nie jestem takim wielkim znawcą X-Menów, ale nie wiem tylko, czy ja dzięki temu komiksowi będę jeszcze bardziej zagubiony, czy może jakoś wszystko mi się ułoży i się czegoś dowiem. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać. Okładka jest nie dość, że punktowo lakierowana, to jeszcze jest wypukła, tłoczona. I tak samo tłoczony jest przód. Ok, zobaczmy, jak wygląda się. O. O. Trochę mi przypomina życie i czasy Czarna Chok, Hok, Chai, Chen, to co tam ostatnio wydała Mandioka. Nie wiem tylko, czy ten komiks jest stylizowany na takie lata, gdzieś tam, nie wiem, 80. Czy on po prostu z tych lat pochodzi. Ale mnie to zaciekawiło. Taki old school fajny. Cena okładkowa 149,99. Za tyle nie kupujcie. Relax Tom 35. To nie przyszło w paczce. Kupiłem w Empiku, dlatego nie liczyłem do tych 28, które dzisiaj rozpakowuję. A zdradzę wam taki myk, jak tanio kupować relaksy i komiksy i mangi w Empiku. Robicie tak. Zamawiacie sobie w Empiku online jakiś komiks z 35% zniżką, czyli całkiem przyzwoicie. Albo jakąś mangę z dobrą zniżką. Przy odbiorze dostajecie SMS-a i kod na około 2 tygodnie z 20% zniżką na wszystko, co jest w Empiku. I wtedy sobie idziecie na półeczki i wybieracie sobie na przykład taki relaks, który nigdzie nie jest przeceniany 20%, albo jakieś mangi z wydawnictwa JG, czy jakiegoś innego wydawnictwa, które nigdy nie ma dobrych zniżek, Kotori na przykład, i kupujecie sobie wszystko z półeczek z 20% zniżką. I dzięki temu taki relaks, który kosztuje okładkowo 59 zł bodajże. Zgadza się, 59,99 kupujecie o 12 zł taniej. Nigdzie taniej nie będzie. Relax, magazyn, w którym są prezentowane krótkie historie lub fragmenty jakichś dłuższych komiksów. To numer 35, na chwilę obecną najnowszy. Black Sad. Jakiś czas temu obiecałem, że jak wyjdzie ten tom, to zrobię filmik o wszystkich do tej pory wydanych u nas i słowa dotrzymam. Seria cieszy się naprawdę bardzo dobrymi opiniami. Szkoda tylko, że to jest to prawda tom szósty, część pierwsza, czyli gdzieś się pewnie będzie urywał, ale trudno. Na kolejny tom pewnie nam przyjdzie czekać parę lat, może nawet. Wielkie pudło, a w środku samotny tordel. Selkie.
tom 38. Naprawdę, kupuję to tylko z sentymentu. Armada. Wydanie zbiorcze. Białostockie zakłady graficzne. Folia pięknie zdjęta. Jak wychodziła ta seria w pojedynczych tomach, to jej nie kupowałem. Teraz w zbiorczych skusiłem się. Ponoć jest całkiem fajna. Sci-fi. Jak mi się spodoba, będę kupował dalej. Cena okładkowa 99,99. Wydawnictwo Egmont. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to mam dla Was dobrą informację. To już jest ostatnia paczka. Dwudziesta ósma. Możecie liczyć. A w środku Batman Wojna Jokera, tom drugi. Pierwszy tom, Ich Mroczne Plany, bardzo mi się podobał. Czekałem na ten tom długo. Naprawdę jest gruby. Naprawdę. James Tynion IV. Jeden z najlepszych współczesnych twórców komiksowych, moim zdaniem. I środek jest dobry. Ok, cena okładkowa 89,99, no ale nie ma co się dziwić. A co tu jeszcze? Gra karciana Batman Death Metal Deck Building Game. Mam pierwszą część, bardzo polecam. Kiedyś, jak wygospodaruję czas, to zrobię Wam filmik o tej karciance. Naprawdę warto zainwestować tych parę groszy i spróbować pograć. Nawet jeśli nigdy nie graliście w żadne planszówki, to ten deck building może Wam się spodobać. Oczywiście wszystkie karty są ilustrowane kadrami z komiksów. Unboxing zawartości będzie kiedy indziej. A była promocja. I miałem dostać jakieś bonusy. Okej. To jest dodatek, za który zapłaciłem. To jest torba. Miał być jeszcze magnesik. Jest kostka do gry i magnesik.
świetna torba. Czasami jak pożyczam kolegom komiksy, to nie mam w to zapakować. Będę im pożyczał w tym. Solidna robota. Kostka do gry. O, kostki to ja może... Kostki to ja może za bardzo nie będę używał. Czasy jak miałem w domu czeską podróbkę Fendera, Telecastera, dawno już minęły. Ale na tym magnesiku mi zależało. Nie jest może on jakiś najwyższych lotów, ale kolekcjonuję magnesiki z różnych wyjazdów i ten będzie piękną ozdobą lodówki. I to już wszystko na dziś. Tymczasem